Siema, siema, witam po raz kolejny w Fractured Online. Dzisiaj sobie graliśmy trochę na streamie. Ktoś nie wie, to streamuję praktycznie codziennie. Nie zawsze jest to Fractured, bo gram w różne gierki. Głównie ostatnio streamuję Dark and Darker. Ale graliśmy sobie też trochę we Fractureda. Trochę pogrindowaliśmy. Przeszedłem na drugą planetę. Bo są dwie planety i w Stargate'cie można przechodzić pomiędzy jedną i drugą. Problem jest tylko taki, że do tego Stargate'a, żeby to uruchomić, trzeba mieć jakąś tam energię. Ewentualnie chyba, że ktoś odpali, to wtedy przez jakiś czas można sobie przejść, nie? I ja sobie przyszedłem do tego drugiego świata, ale będę musiał wrócić na ten pierwszy, bo w tym pierwszym są gobliny. A ja wyczaiłem, że skille, które ja bym chciał, gdzie one są, skille pyk, te mamy nie cryomancy, tylko aeromancy. I tutaj na przykład niektóre skille są z Goblin Storm Szamanów. Ten skill jest z jakichś ogrów, ogry nie wiem gdzie są. Thunderbolt, Goblin Storm Szaman. Mam 3 skille z goblinów jeszcze, 4 nawet skille mam do zgarnięcia z goblinów, więc prawdopodobnie pójdziemy sobie tam, ale najpierw kupimy itemy, bo tak, trochę sobie pofarmiliśmy. Kupiłem sobie energy staffa, więc biję troszkę więcej teraz damage'u, ale dostałem maila, że sprzedał mi się Orb of Venomancy za 12 koła, go sprzedałem, więc gdzie ja to mogę odebrać teraz? To jest pytanie. Bo było napisane, że ja to mogę. Ten hajs mogę odebrać wszędzie. Tylko. Dobra, mam. Mam 13 800 golda. Tu mam też jakieś rzeczy pozbierane sobie, tylko tak. Plan jest taki, żeby kupić Battle Mage seta. Bo on jest chyba najlepszy. I ogarnąłem taką rzecz, że tutaj mamy szukajkę itemów. I tutaj sobie wpisuję na przykład Battle Mage. Cyk. I chcę na przykład Armor. Klikam Find i mi pokazuje za ile jest i gdzie jest. I tutaj mamy te dwa światy, nie? Za 3000 w Mordorze. Bo jak kliknę Buy, no to nie kupię, nie? Bo to jest tylko w tym mieście. Na przykład hełm, The Grove. Gauntlety, The Grove. Buty, The Grove. Tylko armor jest. No w sumie też jest tutaj, ale jest droższy. Czekajcie, 4, 6. O. Jest w stanie chyba się ubrać w całego seta. W całe 4 itemy. Tylko. Full set bonus jest jakiś Spellweaver. Dobra. Gdzie teraz jest to miasto? To jest pytanie za dychę. Bo ja będę musiał tam zapierdzielać. O, tu jest Mordor. To tu będę mógł sobie pojechać na szybkości kupić ten tańszy armor za 3. Ale tego drugiego miasta to nie znalazłem jeszcze. The Grove tutaj jest. Czyli w zasadzie pojadę sobie tutaj przez Mordor. W Mordorze kupię zbrojkę i w The Grove kupię resztę i będziemy mieli całego secika. I wtedy to już wydaje mi się, że powinno być dużo lepiej. Dobra, tak to wyciągamy cały hajsik. Nic tu nie mam za bardzo. Okej. Okay. W sumie pozbieram sobie takie ważniejsze itemy, to może już tam zostanę tak naprawdę, bo jak będę miał całego seta, no to dlaczego nie? Jakieś itemy te wszystkie do enchanting. W sumie to ja nie wiem, czy wszystkiego nie mogę zebrać. Zmieszczę się ze wszystkim? Chyba tak. Chyba, że slotów mi braknie. Animal bonesy. Primal Fiber.
Dobra, więcej nie mogę, mam full EQ. Dobra, no to jadę do tego miasteczka i widzimy się na miejscu. Albo w Mordorze się widzimy, bo tam kupię armorek. Dobra, dotarłem do Mordoru. I szukamy Battle Mage Armor. Tylko to jest kurde zwykły armor. Szary. Czekajcie, on ma... Musiał zobaczyć staty armora, którego ja teraz mam. 180, 80. 200, 160. No, tak więc dobra, kupuję ten armorek. Mamy armorek za 3 koła kupiony. Tylko miejsca nie mam, kurde. Dobra, wywalę coś. Dobra, mamy armorek. Jadę dalej po resztę. Dobra, finalnie dotarłem. Chwilę mi to zajęło. Wy na szczęście tego nie widzieliście. Mamy Battle Mage. I tutaj są zielone nawet za 2K. Także kupujemy hełmik. Bo one nie mają żadnych imbu, coś tam, nie? Nie. W ogóle te imbu, enchantingi i tak dalej, to też trzeba poogarniać, bo... Wygląda jakby było giga skomplikowane. I gantlety. Pyk. No i mamy to. Mam miejsce? Mam. Cyk, cyk, cyk. I mamy całego seta. Battle Mage'owego. Chyba, że jeszcze coś może być, ale chyba nie. Battle Mage. Arm, nie, są tylko 4 itemy. Więc jestem w tym mieście teraz tutaj, o. Stargate jest kurde daleko. Gdzieś trzeba będzie pojechać. No i tak muszę wrócić do tego pierwszego, na tą pierwszą planetę, nie? Więc ja się tu w zasadzie rozładowywać nie będę. Zobaczę, czy gdzieś jest jeszcze jakiś staff. Energy staff może lepszy będzie. Od mojego. Energy. Staff. Find. Far, far away. Tu nie ma energy staffa. To są te kryształki właśnie do zrobienia Stargate'a. Do otworzenia. No nie są jakieś w sumie drogie. Nie ma tu energy staffa żadnego. Dobra. To ja jadę po prostu do tego Stargate'a. Znaczy, jeżeli będzie odpalony, to polecę na poprzednią planetę, no i będzie trzeba... Muszę tam gobliny pozabijać, bo muszę spele sobie poogarniać z nich. Bo jak już wcześniej wspominałem, mamy bestiarkę i musimy wiedzę na mobkach nabijać. Bo one mają zablokowane spele, nie? Jak nabijamy wiedzę, to wtedy odblokowujemy sobie te spele. No i co? Dotarłem do Stargate'a. I niestety, ale nie jest odpalony. Także co? No, będę musiał tu poczekać, aż się odpali. No i nic tutaj, kurde, na razie nie zrobię. Tu są w ogóle jakieś rankingi, PvP elo. Kto ma najwięcej PvP, jest jakiś Legend Score, KP, Player Name, Username. No dobra, to dzisiaj tak troszkę krócej. Ja tu muszę pokampić trochę i żeby się tepnąć z powrotem. Battle Mage Seta. W każdym razie mamy. I co? Zapraszam na streamy i do następnego.